Codziennie spędzamy wiele godzin siedząc. Siedzimy nie tylko w pracy, ale również w domu czy samochodzie. Dlatego warto zadbać o ergonomiczną pozycję za kierownicą. Ze względów bezpieczeństwa zwróć uwagę, aby wszystkie rzeczy, które przewozisz, znajdowały się w bagażniku lub w miejscach dla nich przeznaczonych. Bardzo często kręgosłup jest obciążany już na etapie wsiadania do auta. Spróbuj najpierw wstawić jedną nogę. Następnie dosunąć miednicę do oparcia, po czym dostawić drugą nogę w momencie, kiedy już stabilnie siedzisz. Oparcie fotela powinno podpierać plecy tak, aby między nimi a udami był kąt nieco większy niż prosty. Samochody często wyposażone są we wsparcie odcinka lędźwiowego. Jeśli ustawisz je zbyt wysoko lub zbyt nisko, będzie ono wypychało kręgosłup w niewłaściwych miejscach, sprawiając, że pozycja całych pleców będzie sprzyjała nadmiernemu obciążeniu. Dosuń fotel. Kiedy wciśniesz przycisk hamulca do samego końca, noga powinna pozostać lekko zgięta w kolanie. Pod kolanem przebiegają duże naczynia krwionośne, dlatego ważne jest, aby skraj siedzenia ich nie uciskał. Ręce na kierownicy powinny znajdować się na godzinie 10 i 14, co zapewnia stabilny i ergonomiczny chwyt. Ważne, by kciuki znajdowały się w pozycji spoczynkowej, bez nadmiernego ściskania kierownicy. Wyprostuj ręce. Jeśli kierownica znajduje się na poziomie nadgarstków, oznacza to, że odległość jest prawidłowa. Zagłówek powinien być ustawiony na taką wysokość, by zrównał się z czubkiem głowy. Nie może być zbyt wysunięty do przodu, gdyż wymusza to pochylenie głowy. Pamiętaj o ustawieniu lusterek i w drogę. Ważne jest, aby nawet wsiadając do samochodu na chwilę, na przykład korzystając z car sharingu, ustawić siedzenie odpowiednio dla siebie i w ten sposób uniknąć problemów ze zdrowiem. Zapraszamy do obejrzenia pozostałych filmów na kanale YouTube MediCover Polska.